Dog frisbee to jedna z najbardziej znanych dyscyplin sportowych, w której uczestniczą psy. To sport polegający na rzucaniu dyskiem frisbee przez człowieka i chwytaniu go przez psa. Dog frisbee nie jest jednak wcale takie proste. Wyróżnia się bowiem nawet kilka dyscyplin sportowych z udziałem psów i frisbee. Występuje kilka odmian dog frisbee. Między innymi są to super mini dystans, nazywany też mini dystans, w którym pies aportuje dysk frisbee na specjalnie wyznaczone do tego celu pole. Strefa łapania jest podzielona na pola, z których każde jest punktowane inaczej. Im dalej rzucimy dysk frisbee, tym więcej punktów otrzyma pies, jeśli złapie dysk oczywiście. Dodatkowo pies otrzymuje punkt po pół punkta, gdy złapie dysk z oderwanymi od podłoża wszystkimi czterema łapami. Maksymalny czas na wykonanie tej konkurencji wynosi 90 sekund. Time trial. Konkurencja polegająca na wykonaniu dwóch 20-metrowych rzutów dyskiem frisbee, które muszą zostać złapane przez psa w jak najkrótszym czasie. Long distance. Konkurencja polegająca na wykonaniu jak najdłuższego rzutu dyskiem frisbee, który musi złapać pies. I chyba ta najpopularniejsza, freestyle. To najpopularniejsza konkurencja dog frisbee. W tej konkurencji dozwolone są również techniki rzutów, a pies może stosować różne chwyty dysku frisbee. A wszystko jest zebrane w zgrabny układ z muzyką. Podczas występu przewodnik psa rzuca maksymalnie 10 talerzykami frisbee, a czas konkurencji to nie więcej niż 2 minuty. Liczy się zarówno skuteczność, jak i zgranie danej pary oraz technika i ilość rozmaitych rzutów. W skład takiego występu wchodzą odbicia od ciała przewodnika, tak zwane volts, przeskoki przez ciało, overs, salta, flips oraz różne inne elementy, wśród których są na przykład multiple dog catch, zigzag, passing tip. Freestyle jest podzielony na dodatkowe konkurencje. Open dla zaawansowanych, starters dla początkujących oraz young dog dla psów od 9 do 18 miesięcy. W tej konkurencji zabronione są wysokie skoki, salta i odbicia frisbee od ciała. Dog dartby. Konkurencja polega na rzucaniu talerzyka frisbee tak, aby pies złapał go w odpowiedniej strefie. Konkurencja ta jest bardzo podobna do popularnych rzutek. Historia dog frisbee. Historia frisbee ma korzenie cukiernicze. Pierwsze wzmianki pochodzą z końca XIX wieku, kiedy w Connecticut w USA William Russell Frisbee nazwał swą piekarnię The Frisbee Company. Jego piekarnia specjalizowała się w produkcji tradycyjnych amerykańskich ciast, wypieków w płaskich metalowych formach i sprzedawanych m.in. studentom amerykańskich uczelni. Pomysłowi żacy szybko odkryli alternatywne zastosowanie tychże foremek i rzucając nimi zapoczątkowali niesamowitą zabawę nazywaną frisbee. Zabawę z frisbee wymyślili więc zwykli amerykańscy studenci, rzucając metalowymi foremkami po ciastach. W 1948 roku Fred Morrison i Warren Franconi zaczęli produkować plastikowe dyski, które wyparły pierwowzory, czyli piekarnicze metalowe foremki. Wtedy frisbee stał się oficjalną zabawką. W 1955 roku odsprzedali swój pomysł firmie Wamo Manufacturing z Kalifornii, która w 1959 roku oficjalnie opatentowała zabawę frisbee. W latach 60. XX wieku frisbee ewoluowało z poziomu zabawki do rangi sportu, zdobywając szerokie rzesze fanów. Wkrótce potem firma Wamo została przejęta przez największego w USA producenta zabawek, czyli firmę Mattel, która do dziś jest właścicielem znaku towarowego frisbee. Dysk frisbee szybko stał się przedmiotem używanym do różnych gier, a nawet sportu. Takim sportem jest m.in. także dog frisbee. Historia dog frisbee jest dosyć fascynująca dzięki swojej przypadkowości i spontaniczności. Ten sport z udziałem psów ma ponad 30-letnią historię. W języku angielskim jest szerzej znany jako frisbee dog lub pod bardziej ogólną nazwą disc dog. Disc dog bardzo często w Stanach Zjednoczonych jest używany. Uprawianie tego sportu z udziałem psów także rozpowszechnił amerykański student z Ohio Alex Stein w 1974 roku, który zaczął grać dyskiem frisbee ze swoim hartem angielskim rasy Whippet o wdzięcznym imieniu Ashley. Alex pewnego razu zaobserwował zainteresowanie swojego psa dyskiem frisbee podczas gry w parku i tak wpadł na pomysł, by nauczyć psa łapać dysk. Alex dobrze wyszkolił swojego przyjaciela.
Zdarzyło się potem w czasie meczu baseballu między Los Angeles Dodgers a Cincinnati Reds, że Alex i jego pies Ashley wybiegli w przerwie meczu na boisku i dali świetny popis. Alex rzucił swojemu psu kilka dysków, które pies bardzo zręcznie złapał, zadziwiając tym cały tłum obecny na meczu, ponieważ biegł przy tym z prędkością 56 km na godzinę i skakał na wysokość prawie 3 metrów w powietrze. Wszystko to było przekazywane na żywo przez kamery lokalnej telewizji, dzięki czemu niezwykłe umiejętności Ashleya zrobiły duże wrażenie na opinii publicznej oraz wzbudziły oficjalne zainteresowanie możliwością uprawiania tego sportu wraz z psami. Potem w dość krótkim czasie pomysł tego psiego sportu podchwycili Japończycy, natomiast w Europie historia dog frisbee ma młodsze korzenie, gdyż zadomowiło się ono tu dopiero w latach 90. XX wieku. Najpierw stało się popularne w Niemczech, a następnie w Holandii i Belgii. Potem swoją popularnością opanowało resztę krajów europejskich. Obecnie dog frisbee pomiędzy ludzkim i psim frisbee występują istotne różnice, zarówno w kwestii regulaminów, jak i używanego sprzętu. Do uprawiania ludzkiego frisbee używa się dysków takich firm jak Discraft czy Wamo. Dysk dla psów charakteryzuje się także większą plastycznością, która powoduje, że przypadkowo złapany w pozycji zgiętej nie pęknie, a po wypuszczeniu bardzo szybko wróci do swojej pierwotnej formy. Co ciekawe, we frisbee ludzkim doskonale sprawdzają się psie dyski, gdyż posiadają równie dobre parametry lotne. Niezwykle istotne jest, aby trenując z psem, zawsze używać tylko i wyłącznie specjalnych dysków dla psów. W przeciwnym razie można doprowadzić do różnego rodzaju kontuzji psa, np. skaleczenie języka, zranienie pyska lub oka, bądź szybko zniechęcić zwierzę do wspólnej zabawy. Pies zamiast łapać i karnie oddawać frisbee swojemu panu, będzie je szarpał i gryzł.